Cześć, tu Michał. Gramy w XCOM 2. I kontynuujemy nasze skanowanie. Czy co my tam robiliśmy? Ambush Intel? Nie. Nawiązujemy... No zaraz, czemu to się nagle zaciął? A, już dobrze. Kontynuujemy nawiązywanie kontaktu w Europie. Myślę, że możemy pozwolić projektowi Avatar dojść tak do, nie wiem... Tak, żeby zostały dwa albo trzy puste. W międzyczasie nawiązując kontakt, żeby mieć jak najlepsze wyposażenie. O! Karol Król został grenadierem. Kto był następny w kolejce? Kto był następny w kolejce? Oj, zaraz, nie ta szkoła. Znaczy nie to okno. O, ty miałeś zostać rangerem. No to idziemy dalej. Dark event complete. Midnight raids. Rekruci drożsi o 100% przez miesiąc. W porządku. Mamy bardzo dużo rekrutów. Granat plazmowy. Upgraded plasma grenade. Więcej obrażeń. Zaawansowane materiały wybuchowe. Ciekawe. Ale teraz mieliśmy zrobić warsuit chyba. Może school mining? Co to robi? Może ten schooljack w ogóle nie działa ostatnim razem, jak go próbowaliśmy wykorzystać. Advanced explosives. Mogłyby być fajne. Ale chciałbym zrobić, tak, experimental armor na pewno i warsuit. Przede wszystkim ten warsuit. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało i wyglądało. No, jedziemy dalej. Surprise, nowa umiejętność. Czy ja mogę ci wyszkolić kolejną umiejętność dowódcy? Zaraz. Jak to upgrade'uję, to co? Będzie szybciej. Nie, już mamy upgrade'owane. Załóżmy, że chciałbym Mata przeszkolić bardziej. Co mamy teraz? Focus Fire albo Defilada? Plus 5 do obrony albo... A to zwiększa, to jest oznaczenie celu. Oznaczenie celu, tak jak robią to dowódcy Adwentu. Ale Defilada wydaje się fajniejsza, bo jest pasywna. Właściwie to bym najchętniej w ogóle go wyszkolił tyle, ile się da i dopiero potem wysłał go znowu na misję. Jest wysoki, jest bardzo wysokiego poziomu. A może teraz ktoś inny? Bob. Bob jest naszym głównym medykiem. Myślę, że specjaliści będą dowódcami, dlatego że oni zawsze są na misjach. I trzymają się blisko tych, no, wiadomo. Zróbmy to samo, kolektor. Staram się trzymać blisko innych ze względu na leczenie. Nawiązaliśmy kontakt w Polsce. Tak, moglibyśmy zaatakować, ale rozsądniejsze wydaje mi się zbudowanie przekaźnika. Więc budujmy ten przekaźnik. Stać nas 150 supplies. Jasne. Wszyscy się wyleczyli. Przekaźnik gotowy. Nowy bonus, szybkość badań plus 20%. Bardzo mi się to podoba. Jest napisane każde laboratorium, może każda stacja laboratoryjna. Zobaczmy. Nie, no chyba każde laboratorium, ale nie mogę zbudować kolejnego, prawda? Nie mogę, przynajmniej w tej chwili. Mam tylu inżynierów, że chyba jednak nie będę przesuwał Resistance Comms.
Zostawimy je tam, gdzie jest. To zbudujemy coś innego. Workshop może w ogóle wywalę, zależnie od tego, ilu będziemy potrzebować inżynierów. Ciągle jakiś zdobywamy. Dobra. No, strasznie marny FPS dzisiaj. Nie wiem, co się dzieje z moim komputerem. Nie powinno być tego problemu. Teraz zobaczmy. Weźmy grafikę i zmienię, nie wiem, tekstury na przykład. Chociaż to nie powinno zmienić nic. Wygląda trochę gorzej, chociaż na YouTubie pewnie nie widać różnicy, bo i tak wideo się kompresuje. O, teraz jest trochę mniej się tnie. Dobra, zbudowaliśmy przekaźnik, mamy bonus. Teraz, który następny? To daje więcej Intelu, a to daje nam tańsze upgrade w Guerrilla Tactics School. Wydaje mi się, że najpierw trzeba zrobić Afrykę. Tutaj i tutaj, który daje więcej kasy. Ten na dole, południowa Afryka daje więcej kasy. Myślę, że skoro nie ma co się spieszyć tak naprawdę, dlatego że postęp awatara nie jest taki wielki, a każda z tych misji chyba go cofa trochę. Dlatego należy teraz nawiązać kontakt z tak wieloma miejscami, jak się da. Póki mamy Intel. Jak się skończy Intel, zrobimy co innego. Może jednak zrobić tam ten comm relay? A zróbmy, to nam szkodzi. Może nam starczy zasobów. Resistance comms. 110 zasobów. Zbudujmy. I trzeba tam przypisać inżyniera. Którego? Może tego z power relay? Bo nie potrzebujemy tej mocy w końcu. Dobra, to się zrobi za 8 dni. Teraz będziemy mogli nawiązać kontakt z nowym miejscem. Grenadier się z niego zrobił. Okej, okay. I na razie nie będziemy nikogo nowego ćwiczyć, dlatego że mamy jeszcze chyba 3 rekrutów, którzy są rekrutami, ale być może postaram się, żeby zajęli się psioniką. Incoming message for you, Commander. 727. Progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing minor breakthrough. Na pewno to będziemy blokować. Nie stać mnie, żeby Intel marnować. Okej. Okay. Supply drop. Na razie ignore, bo chcę dokończyć kontakt. Chociaż z drugiej strony, czy mi się tak spieszy z tym kontaktem? W sumie nie. Lećmy po zasoby. Avenger plotting new course. Dobra. Ranger. Warsuit. Warsuit się skończył. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Experimental powered weapon. A, można je montować na ciężkim pancerzu, czyli to jest broń, którą można na warsuit zamontować. Okej, obejrzyjmy sobie to wszystko. To będzie armory. Nie, przepraszam, engineering. Więc. A nie, 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 proving grounds. No nieważne, czyli armory, soldiers. Teraz mogę dać na przykład lepszą zbroję. Warsuit, jaka różnica? Tylko jeden więcej pancerza. Shield wall, można. O, daje osłonę innym członkom zespołu. I daje, jak wygląda? O! We're calling this heavy power armor the war suit. This is as tough and strong as we can make it, with plenty of power for handling heavy weapons. Też na razie wydaje się trochę bezużyteczne, jak nie mamy tej zaawansowanej broni. Zdejmiemy go na razie, bo nie wiemy, czy akurat ty pójdziesz na misję. A granat plazmowy? Obrażenia 5-6. Bardzo dobrze. No, ale obrona dostała awans. Nie, nie, to nie to. Zaraz, cofnij, cofnij. A, bo skończyło się to czyszczenie umiejętności, jasne. I ty miałeś zostać tym od granatów. Zróbmy blast padding. Tutaj akurat to nie jest potrzebne. Demolition.
granaty to zrobią. Suppression czasem udaję, używam. Z drugiej strony... Będziesz miał... Dobra, zrobimy demolition. Trzeba przetestować. Heavy ordnance, więcej rzeczy. Volatile mix, większe wybuchy. Ty będziesz naszym od wybuchów. Czy chcemy jeszcze komuś wyczyścić umiejętności? Chyba nie. Zostawimy na razie tak, jak jest resztę. Co by tu zrobić? Experimental Powered Weapon. To mi się bardzo podoba. Sounds good, Commander. I'll let you know as soon as the project is ready for deployment. Okej. Okay. No i zbieramy zasoby. The outcome of this research can only further our advances, Commander. O, Psylab teraz jest dostępne. A musimy poczekać, aż skończy się to, ten budynek, który teraz się robi. New item available, advanced Psi-amp. Nie wiem, co to robi. Psi-amp pozwala rekrutów trenować na psycho-psycho. Psi-amp, co to jest? A, to jest ich broń, której używają. Advent Mech Breakdown is now instant. Świetnie, zróbmy to. These robotic units developed by Advent seem to be wholly autonomous, capable of targeting and engaging selected units without reliance on external verification. Although it falls on me to work through the initial disassembly, I fully intend on involving Shen in this process, as her knowledge of robotics far outweighs my own. Advent has legions of these Gremlin 2. Oh. As far as I can tell, they're fully automated and armed to the teeth. Oh. Świetnie. Gremlin będzie lepiej hakował. Bluskin Protocol, co to robi? Granaty? Chyba? Nie wiem. Granaty albo amunicja, która ma być dobra na mechy. Dobra, co teraz? Plasma Lens czy coś innego? Autopsja mnie jakoś nie kusi. Data Cache Decryption. Nie, zróbmy tę lancę plazmową. Może Shadow Chamber teraz? Nie, zróbmy tę snajperkę, a potem zajmiemy się kodeksem. Okej. Okay. New stuff available. Nie teraz. Bob zaraz skończy swoje szkolenie. I teraz tak. Resistance comms. Czym chcemy... Nie będziemy nawiązywać żadnych nowych kontaktów, dopóki to się nie skończy, bo nawet nie mamy jak. Tak? A nie, tu jesteśmy w trakcie nawiązywania kontaktów. To się dobrze składa. No to lecimy tam. Dopóki nie będzie postępu projektu Avatar mniej więcej do tego miejsca, to chyba nie zamierzam plątać się w misję, dlatego że w tym czasie możemy lepiej wyszkolić swoich żołnierzy. Jest możliwe, że w tym odcinku sobie w ogóle nie powalczymy. Wtedy... No ale cóż, trzeba czasem się przygotować. Codex Brain Coordinates to jest w sumie dobra następna misja. Jeżeli projekt Avatar trochę postąpi, to wtedy się tym zajmiemy. Dobra, Bob ma nową umiejętność. Zresztą Combat Sims, coś mu zamontujemy. Więcej punktów życia. Idle Staff, Advanced Warfare Center, co tu jest? A, chodzi o to, że nikt się nie ćwiczy. Albo, że nikt się nie leczy. Nie, chyba jest okej. Okay. Chyba jest okej, okay. To teraz tak. Guerrilla Tactics, Leader. Matt bardzo dawno nie był na misji, będę chciał go zabrać na następną misję, więc skoro oni będą nosić naszymi podstawowymi liderami, możliwe, że to będzie trzecim. Nie, wyszkolmy najpierw ich, będziemy ich brać na zmianę na misję, tak mi się wydaje. Bob, ty teraz nie będziesz się zbierał na misję, więc ciebie wyszkolimy. I znowu Defilada, ta sama umiejętność, dlatego że ona nie zabiera akcji. Dobra.
Kłonąca plazmowa. Świetnie. Snajperka plazmowa. Zaraz ją zbudujemy, jeśli nam starczy zasobów. Co następne? Beam cannon? Czy autopsja? Czy data cache decryption? Zróbmy beam cannon. Dobra, teraz zobaczmy, czy stać nas na zbudowanie snajperki. Stać nas na zbudowanie snajperki. Świetnie. Zrobimy. Plasma Lens. O, Gremlin Mark II też musimy zbudować. Myślałem, że jest automatyczny. No to zróbmy Gremlin Mark II. 50 zasobów tylko. Psi Amp. Jeszcze nie mamy żadnego psionika, więc to nie jest nam potrzebne w tej chwili. Zachowajmy nasze zasoby. Dobra. Wracamy. Kontakt nawiązany. Teraz zanim nawiążemy jakiś następny kontakt, to musimy skończyć to. Ale mógłbym w międzyczasie wybudować jakiś przekaźnik, bo będziemy potrzebować dwóch tutaj, żeby dostać bonus. Czy nam zależy na tym, żeby tu zrobić przekaźnik? Nie szczególnie, szczerze mówiąc, no ale jest potrzebny do bonusu. Może lepiej zróbmy go w Azji. Mamy jeden w Europie. Możemy zbudować przekaźnik. Nie, zbudować przekaźnik gdziekolwiek, bo wszędzie tutaj mamy niskie koszta nawiązania kontaktu. Więc zbudujmy go tutaj, bo po prostu zwiększy nam zasobność. 175 supplies, bardzo dużo. Dobra. Nowy Alien Facility. Dobra, jeszcze nie musimy się martwić. Nie musimy się tym martwić w tej chwili. Myślę, że w tym odcinku nie będzie żadnej walki, więc jeżeli komuś z was to przeszkadza, to oczywiście może przestać oglądać i się nie obrażę, ale wydaje mi się, że zarządzanie naszą bazą, zrobienie odpowiedniej ilości, wysokiej jakości broni i tak dalej, jest naprawdę tą rozsądną rzeczą. A zaraz, przecież tu nie ma przekaźnika. Ani tutaj. Nie. Te się łączą z tego przekaźnika, więc mają 30 Intel. Ten się łączy z tego przekaźnika, też jest 30 Intel. Wszystko świetnie, jeśli o to chodzi. Skończone. Dobra, brakuje nam tylko nawiązania kontaktu, ale to musimy poczekać. Teraz, czemu to się tak wolno buduje? Czy mieliśmy jakiś bonus do budowania? Miało się skończyć kilka dni temu. No i zaczekamy. Zaczekamy, robiąc coś innego. Może by jednak zrobić ten Alien Facility? No, musielibyśmy najpierw nawiązać kontakt. To zbudujemy jakiś przekaźnik, jeśli nas będzie stać. Stać nas? Nie stać nas. Mógłbym coś sprzedać na czarnym rynku. Albo wykonać jedną z tych misji skanujących. Black Market, scan for to i tamto. Może już pora, żeby zrobić Blackside Data Coordinates, tą misję. Ale powtarzałem kilka razy, że nie będziemy się bić w tej misji. Teraz niektórzy z was by przestali oglądać i potem mieliby za złe. Ja mówiłem, że prawdopodobnie, więc możemy zacząć tę misję i dokończyć ją w następnej, prawda? Zróbmy Blackside Data Coordinates, lecimy. 14 wrogów i dwóch nieznanych. Gdybyśmy zamiast tego zrobili to, 15 wrogów, w tym jeden nieznany. A, trochę się tego boję. Trochę się tego obawiam. Mam jeszcze coś innego? Alien Facility, to jest łatwiejsze, ale do tego nie możemy dojść. Dobra, zróbmy tę misję. Elite Shriber, Chrysalite Trooper, Heavy Mech, Elite Lancer, Elite Trooper. Dobra, jedziemy. Setting course for Eastern European Ward. Tu zaczynają się te misje takie naprawdę trudne, tak mi się wydaje. Ale zresztą zobaczymy za chwilę. I na tę misję będziemy brać ludzi wysokiego poziomu. No, pokazuje się tylko difficult. Dobra, Matt, leader.
Jane, dawno nie była na misji, jasne. Trawoman z nową strzelbą plazmową. Czy potrzebujemy dwóch specjalistów? Chyba tak. Dodo. Grenadier jakiś teraz. Jeden tylko. Weźmiemy Falkno czy Elobello? Weźmy Elobello, żeby sprawdzić jego nowe umiejętności związane z granatami. I drugi Ranger albo drugi Sniper. Wziąłbym Pasoxa, ale on nie ma nie ma pistoletu plazmowego jeszcze. Chyba, że mogę zbudować pistolet plazmowy. Zobaczmy, stać mnie? Tak. Tak, stać mnie. Zróbmy pistolet plazmowy. I zobaczmy, jak Pasox sobie radzi ze swoimi skillami pistoletowymi, z pistoletem plazmowym. Dobra, komu dać najlepiej amunicję ognistą? Chyba Pasoxowi. Jako grenadier dostaniesz... No, gdzie jest granat dymny? Teraz muszę zrobić make items available. Jane, jako że będzie często wbiegać do walki, chyba założy, tak mi się wydaje, lepszą zbroję. Tylko czy ta zbroja nie zmniejsza szybkości? Mobility 12, mobility 12 nie zmniejsza. Dajmy jej tą zbroję specjalną. O, rocket launcher. Zaraz, to jest automatyczne? To jednak chyba nie ona to dostanie. Nie, no dobra, niech ma. Czyli automatycznie ma wyrzutnię rakiet, czyli ta eksperymentalna broń, którą robię, to jest coś jeszcze innego. No popatrzcie. W sumie jak masz wyrzutnię rakiet, to po co ci granat plazmowy? Weź sobie battle scanner zamiast tego. Na pewno weźmiesz medkit. Teraz Gremlin 2 jest wyekwipowany? Tak. Ty miałeś wziąć granat dymny. Travoman Battle Scanner. I chyba będzie dobrze. Jedziemy. Nie rozegram w tym odcinku całej misji, bo trwa już dość długo ten odcinek. Ale przynajmniej zaczniemy. W tej chwili nie pamiętam, którą misję wybrałem. Chyba tą, w Europie. Okay. Winter Streak. Shen and Tigan barely managed to pull these coordinates from that codex thing they had down in the shadow chamber. We're guessing this may be its origin point, but can't know for sure. Based on the fight it put up, I'd expect heavy resistance either way. Good luck down there. Jedziemy. Gdybym miał być wrogów 15, zapamiętajmy to sobie. Fajnie wygląda ta zbroja. Nowa. Musimy ich zrobić więcej. Move to investigate the site. Hostile presence is currently unknown, but expect the worst. Enter squad concealment. Squad concealment, dobra. W którą stronę ta mapa się rozpościera? Tu jest koniec mapy. Tu też, czyli idziemy w lewo. Najpierw będzie troszkę zwiedzić. O, to jest ta specjalna umiejętność Shield Wall. Najpierw będzie przyjąć jakieś, zająć jakieś pozycje wysoko. Jakimś snajperem. Na przykład. Byśmy Travomana umieścili tutaj. Już tak naprawdę lepiej byłoby umieścić go tutaj, bo stąd będzie miał większy zasięg. Że to zajmie dwie kolejki. Żeby tak rzucić battle scanner kimś. Dobra, najpierw podejmiemy małe ryzyko idąc tu. Może nikt nas jeszcze nie zobaczy. Dobra. I battle scannery? Czy to już pora na battle scannery? Myślę, że tak. To wygląda jak jakaś pozostałości wioski czy czegoś, a tutaj dopiero zaczyna się ich właściwe to miejsce. Więc powinniśmy być tu w miarę bezpieczni, chociaż tak naprawdę pewności nie ma. Podejdę za osłonę, więc jeśli ktoś znajduje się tam, to nie powinien nas zobaczyć. Chyba, że właśnie skrzeniłem sprawę i nas zobaczą.
mógł pójść naokoło. Nikogo nie ma. Okej. Trawoman będzie strzelał z tej wieżyczki. Mamy też drugiego snajpera ze sobą, już nie pamiętam. Nie pamiętam w tej chwili. Dobra, ty się umieść tutaj. Ze swoimi trzema granatami plazmowymi. O, są wrogowie. O, cholera, zobaczył mnie. Przecież jesteśmy za osłoną. O jasna cholera. Schrzeniliśmy tak na samym początku. No dobra, Matt, co ty możesz? 4 zbroja, ohoho. No cóż, wyleczymy się jakby co. 34% szansy. Bardzo marnie, muszę powiedzieć, bardzo marnie. Ale spróbujmy. Mamy kolbę, więc coś z tego jest. Tak ładnie szło. Pasox, ty masz swoją specjalną umiejętność pistoletową. Gdybyśmy tak podeszli kawałek. W sumie wielu z nas będzie bez osłony, więc nie trzeba się tym przejmować. Co ty masz? Face off albo Lighting Hands. Andromedon. Pudło. Pistolet można modyfikować kolbą na przykład. Dorzucisz granatem? Nie dorzucisz, żeby go pozbawić tej zbroi. Ha. Może zajmijmy po prostu lepszą pozycję na następną kolejkę. I zrobimy wtedy face-off. Travoman, co ty możesz? Możesz zrobić killzone. Wtedy zadasz obrażenia im dwóm. Bo możesz sobie strzelić i zabić tego, jak ci się uda. Spróbujmy. 8-10. Brawo! I... No zaraz, czy nie powinienem dostać do darmowej akcji? A nie, bo tylko z wyższego terenu. Okej, wszystko jest dobrze. Czemu ja nie widzę, co się tam dzieje? Ale ten to ma spluwę. To jakaś wieżyczka na Overwatchu. Co ty robisz? On robi bardzo dziwne rzeczy. Wygląda na to, że AI się zabugowało i zmarnował kolejkę. Jane, mogłaby strzelić rakietą. Albo, co jeszcze mogłaby zrobić? Mogłaby zrobić run and gun, podbić stół i zabić tego. Już mogłaby to zrobić i bez run and gun, używając swojego miecza. Co to jest? Demolition, niszczy osłonę. Strzelmy go granatem plazmowym, żeby pozbawić go zbroi. W sumie mogłem wejść na górę, byłoby lepiej. No. 2 punkty zbroi zdjęte. Teraz jakby ktoś jeszcze go rzucił normalnym granatem. A działa rakieta. Właściwie tak samo. Ma większy zasięg. Nie, ty może zrób cięcie mieczykiem. 6 do 8, on ma akurat 6. Pozbędziemy się go i przy okazji zajmiemy lepszą pozycję. Musimy zrobić autopsję, chyba Archona, żeby mieć lepszy miecz. Dobra, co ty byś mógł zrobić? Mógłbyś podejść tutaj i rzucić go granatem, żeby pozbawić go reszty zbroi, albo po prostu do niego strzelić. Wśród więcej obrażeń zadamy, jak po prostu do niego strzelimy. A, strzel granatem. Rzuć granat, znaczy. Pięknie. Nie ma już w ogóle zbroi. Matt, ty sobie podejdziesz. Na tyle, na ile się da.
I rozwalisz go normalnie. Z karabinu. Co tam jest, jakaś chmura toksyczna, tak? Czy... Co to ma być? Czyli co to jest? O, ale dziwne. A, czyli teraz sam mech działa bez pilota. Ciekawe. A, zaraz, czy jest kolej Pasoksa? Mógłbym podejść tu i strzelić dwa razy. Znaczy, raz strzelić. Zróbmy to. Zobaczmy, jak ten pistolet plazmowy działa. Trzy obrażenia. Nie najlepiej. Zawsze coś. Roman, 91% szansy na trafienie. Weźmy najpierw kogoś innego. A, już nikt nie został. No to dawaj. Lanca plazmowa. Chrysalid nie jest już dla nas zagrożeniem na tym etapie gry, tak mi się wydaje. Dobra, co on zrobi? Lecą z niego jakieś gluty zielone. O, wow. To są naprawdę niezłe obrażenia. Dobra, Pasoks nie kończy swojej tury, jeśli strzela z pistoletu, dlatego zamierzam właśnie to zrobić. Wrak Andromedona. Dobra, i teraz co? Darmowy ruch dostał jeszcze. Okej. Okay. I tutaj skończymy ten odcinek. Zaczęliśmy misję i zabiliśmy naszego pierwszego Andromedona. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!